my! Pierwsza połówka na pewno nie była udana w naszym wykonaniu. I weszliśmy do szatni, powiedzieliśmy sobie troszeczkę mocniejszych słów i zmotywowaliśmy się i weszliśmy na drugą połówkę. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji i mogliśmy naprawdę wygrać ten mecz. No szkoda, ale ważne, że jeden punkt wywalczony na ciężkim terenie. Teraz czeka nas mecz z Ruchem Chorzów, też na pewno nie będzie łatwo. Przepracujemy cały tydzień i postaramy się, aby wyszedł jak w najlepszym wykonaniu i żeby zdobyć 3 punkty. Na pewno ta pierwsza połowa nie była po naszej myśli, chociaż mieliśmy tam jakieś sytuacje, co nie? No i poprzednio pokazaliśmy to, na co nas stać. No, mi się wydaje, wyszliśmy, nie wiem nawet co to zadecydowało o tym, ale po prostu nam się grało dużo swobodnie, przynajmniej mi. Co było na pewno widać i całemu zespołowi. Tych akcji było naprawdę mnóstwo. Nie wystarczyło tej kropki na tym. Jest szeroka kadra i każdy jest gotowy, aby wejść w spotkanie, tak? I po prostu jesteśmy zgrani i to jest po prostu tylko formalność, aby ktoś kogoś zamienił i grał na tych samych pozycjach ktoś jak inny grał. Na drodze do wymarzonego debiutu stanął Słupek. No tak. Tutaj teraz się można zastanawiać, czy mogłem się lepiej zachować, przyjąć piłkę i oddać strzał, ale już widziałem to, że się odbija trochę inaczej. No nic, trudno, Słupek i niestety. No. Tak tutaj słyszę opinię też, że debiut udany. No ja też się dosyć dobrze czułem na boisku i nic, wierzę, że to będzie że to jest taki pierwszy występ, który w Weimar pogoni i że to będzie kolejny skarb, będzie lepiej. Miałem też sytuację w 2 poprzednich meczach i nie wpadł, a dzisiaj wpadł, tego dziękuję Bogu, bo naprawdę jest ta bramka ważna dla mnie. Dedykacja taka sama. Dokładnie, zawsze dla syna.